proszę Państwa, wczoraj były bardzo alarmujące informacje. Wobec tego przerwaliśmy kampanię wyborczą, przyjechaliśmy tutaj, no bo tutaj może powstać zagrożenie. Dzisiaj informacje są troszkę mniej alarmujące, ale w dalszym ciągu to zagrożenie nie minęło i dlatego warto się nad tym zastanowić, bo w województwie podkarpackim, zresztą na całym południu, to zagrożenie powodziowe jest stałe i to potwierdza zarówno empiria, kolejne powodzie, jak i dokumenty, no choćby dokument z 2000 roku odnoszący się do perspektyw rozwojowych na 2000-2006 tego województwa mówił wyraźnie, że zagrożenie powodziowe jest jedną z przeszkód tego rozwoju. Poza tym chodzi o bezpieczeństwo obywateli, o życie ludzi, o ich dobytek. I wobec tego trzeba coś robić. I taki plan rozwiązania tego problemu powstał. Ten plan stworzyła świętej pamięci Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego w naszym rządzie, skądinąd wywodząca się rodzinie z tej ziemi. To był wielki plan, łącznie około 12 miliardów złotych, dobrze przeszło 2 miliardy euro. Plan, który obejmował zarówno zbiorniki wodne, takie jak Kąty Myscowa, ale były inne, jak i obwałowanie, wszystkie obwałowanie Wisły, ale także szereg innych obwałowań, łącznie przecież w samym tym województwie jest 640 km wałów, na ogół bardzo starych, na ogół wręcz z przełomu XIX i XX wieku. To wszystko miało być zmienione, doprowadzone do takiej sytuacji, żeby to niebezpieczeństwo zostało zniesione. I co, proszę Państwa, się stało? Każda władza, niezależnie od tego, kto przy tej władzy jest, ma jako obowiązek główny dbanie o bezpieczeństwo obywateli. To jest także obowiązek obecnej władzy, to jest obowiązek premiera Tuska. Jak ten obowiązek był wykonywany? Najpierw ten przygotowany pod każdym względem, także jeżeli chodzi o sposób finansowania, o konkretne plany, projekt został odłożony w 2008 roku. Później w 2010 został przywrócony, ale już w bardzo ograniczonym zakresie. Być może nawet, że to około połowy niego zostało wykreślone. I następnie podjęto, jak to bywa za tego rządu, wielce powolną jego realizację, żeby ostatnio okazało się, że i on ma być zmieniany i to zmieniany w tym kierunku, iż ponieważ coś tam jest niezgodnego z dyrektywą wodną Unii Europejskiej, to wobec tego wszystko ma być od początku i zabiera się środki. Ostatnio, dosłownie ostatnio zabrano 25 milionów złotych na bardzo ważne inwestycje, takie można powiedzieć ratunkowe inwestycje. O tym pan marszałek jeszcze tutaj będzie mówił. Czyli krótko mówiąc, małostkowość, bo to chodziło o to, żeby pokazać, że to my rozdajemy. Ta cała zmiana polegała na tym, żeby pokazać, że to teraz Platforma Obywatelska rozdaje. Małostkowość tej władzy, małostkowość samego premiera Tuska naraża ludzi na niebezpieczeństwa. Naraża ludzi na niebezpieczeństwa, gospodarkę na straty i to gospodarkę w dwóch wymiarach. Ogólnym i odnoszącym się do gospodarstw poszczególnych ludzi, do tego, czego się dorobili, to bardzo często w takie powodzi jest niszczone, bywa, że w sposób niemożliwy do odtworzenia. I to jest stan, którego w żadnym wypadku nie można zaakceptować. To trzeba mocno w tej chwili społeczeństwu pokazać. Można było zrobić, nie robi się. Sądzę, że jeszcze jednym powodem jest to, tych ograniczeń, że łatwiej się pochwalić autostradą czy jakimś stadionem, niż pochwalić się wałem przeciwpowodziowym czy jakąś tamą. Bo po prostu tamto jest bardziej spektakularne. Co prawda autostrad też nie potrafią budować, ale to jest inna sprawa i stąd te przesunięcia. Chciano po prostu czegoś spektakularnego, bo wszystko ma w gruncie rzeczy służyć jednemu. Nie ludziom, nie bezpieczeństwu ludzi, nie ich realnym interesom po propagandzie, tylko interesom tego rządu, tej grupy rządzącej. I powtarzam, to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Ta zasada słuchać Polaków i służyć Polakom musi być zasadą obowiązującą. Musi być zasadą obowiązującą, bo to jest podstawa każdej uczciwej, choćby jako tako przyzwoitej władzy. Ta podstawa niestety dzisiaj nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje i dobrym przykładem jest to, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o sprawy związane z niebezpieczeństwem powodzi. W dalszym ciągu problem jest nierozwiązany. Niektóre inwestycje, jak choćby ten zbiornik,
kątem miejscowym miał być gotowy już w przyszłym roku. Będzie gotowy w najlepszym roku, w roku 2021. Niektóre z inwestycji zostały w ogóle odłożone albo gdzieś tam na powyżej roku 2030. Krótko mówiąc, to niebezpieczeństwo trwa. I to jest wina tego rządu, który dzisiaj różnego rodzaju demonstracje urządza, próbuje się pokazać społeczeństwu, to coś ogłasza, to coś odwołuje, to jedzie na wały, to nagle okazuje się, że przypomina sobie, że dzisiaj jest dzień rodziny, a w gruncie rzeczy dba tylko i wyłącznie własne interesy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan marszałek przewodniczący. Proszę państwa, program ochrony przeciwpowodziowej do Rzeczy Górnej Wisły nie istnieje. Tą decyzją, która wycofuje 25 milionów złotych dla Podkarpacia, po prostu ten program się załamał. Jest to 7 inwestycji, które są albo pewnym dokończeniem inwestycji, albo wręcz kontynuacją inwestycji, których niezrobienie stawia pod znakiem zapytania sens tych, które już zostały wykonane. Napisałem do premiera list w tej sprawie, zawiadomiłem także wszystkich parlamentarzystów, aby ta decyzja została wycofana. Widzimy, że dziś istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, ale i także bezpieczeństwa gospodarczego. Setki tysięcy ludzi i kilka tysięcy przedsiębiorców jest zagrożone powodzią. Myślę, że ta nieszczęśliwa decyzja zostanie cofnięta, a my poczujemy się bardziej bezpieczni. Chcę powiedzieć, że uruchomione zostały przetargi, podpisane zostały umowy. Oznacza to odszkodowania dla przedsiębiorców, oznacza to straty dla Skarbu Państwa. Środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe deleguje do województwa rząd, a nasza jednostka, czyli Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, się tymi inwestycjami zajmie. Dziękujemy państwu bardzo. Do widzenia. Dziękuję.